I witam w kolejnym odcinku Bitcoin Phoenix. Dzisiaj mamy poniedziałek, 3 września 2018 roku. Zapraszam do najświeższych informacji z pozostałych, z poprzednich 24 godzin. A więc, zaczynamy od Coin Papryki. Najpierw zobaczymy, co tu się dzieje na markecie. Więc market Cap, czyli wartość wszystkich kryptowalut na dzień dzisiejszy, to jest 235 milionów, nieco ponad nieco prawie 234 biliony dolarów. Bitcoin jest w tym momencie na 7257 dolary, 91 pence'ów i najwięksi zdobywcy ostatnich 24 godzin, czyli ci, którzy naprawdę są wygrani, jeżeli że się zainwestowali w Holo, macie 52% do przodu w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli zainwestowaliście w Dropil macie 12,66% w ciągu 24 godzin i Dogecoin poszedł o kolejne 9,73% w ciągu ostatnich 24 godzin. A najbardziej tym, którym się nie powiodło jest to Tatatu. Którzy spali o minus 12,71%, Ion minus 7,21% i Bitcoin Private minus 5,87%, więc to są takie w skrócie e, roszady w Bitcoinie w, i, i w kryptowalutach na, na wykresach, a teraz przejdźmy do. Wiadomości, a więc pierwszą taką wiadomością, którą tutaj jest godna uwagi, jest to, że 100 milionów w zostało wysłane właśnie do Bitfinexa. CNBC właśnie dodało taki um, trader, to znaczy, że CNBC. CNBC, gracz na giełdzie, przepowiedział właśnie, że shorty, które są postawione na tej giełdzie, zostaną właśnie e, liquidated, czyli tak naprawdę, że zostaną one skasowane i ludzie, e, i prawdopodobnie Bitcoin pójdzie w górę. Bo jeżeli tak się działo właśnie w przeszłości, tu jest nawet to potwierdzone, zobaczcie tutaj troszeczkę niżej, że 2 września czyli 2... O nie, po prostu, że w przeszłości, jeżeli te, tak się działo, jeżeli zostało wysłane 100 milionów Tethera na exchange, gdzie są shorty i longy, najprawdopodobniej e, cena Bitcoina wyszczeli delikatnie w górę, żeby te wszystkie shorty, które ludzie obstawiają w drugą stronę, że Bitcoin pójdzie w dół, żeby zostały zlikwidowane i wtedy e, taka giełda na tym wygrywa. I, 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 I to są ciekawe takie właśnie ruchy w krypto, że jeżeli za dużo jest shortów, no, to takie właśnie rzeczy się dzieją, że e, taka jest, idzie pompa z, z teterem na giełdę, i nagle e, ludzie się e, są tak naprawdę bez pieniążków, bo e, no, ich shorty są zlikwidowane. Ja powiem w przyszłości o shortach i longach, e, o co to w ogóle jest. E, na razie, no, naprawdę nie mam tutaj czasu, żeby w to się zagłębiać, ale, ale wrócimy do tego. E, następne takie fajną ciekawostkę, którą znalazłem, e, to jest. E, tweet, nie tweet, wiadomość na Reddit, którą koleś właśnie napisał 3 lata temu, że następną bańką jaka będzie, to będzie Bitcoin pomiędzy 10 tysięcy a 25 tysięcy dolarów. No i taka właśnie była. I, i, I koleś to fajnie przepowiedział, że no niestety, Bitcoin, tak jak w przyszłości, tutaj podaję dane wtedy, jak to było w czasie, kiedy on to pisał, tak i w przyszłości on sądzi, że bańka pęknie pomiędzy 10 a 25 tysięcy dolarów. Ale co on tu jeszcze takiego fajnego pisze, bo tu mu wszyscy gratulowali, że no, stary, naprawdę miałeś rację. Jesteś jesteś nie wiem, wróżbitą, ale. Tu fajnie napisał, że e, tak naprawdę on myśli, wtedy myślał: No, jeżeli to się sprawdziło, no to może ta druga informacja też się sprawdzi. On myślał, że Bitcoin spadnie z 25 tysięcy dolarów do około 2000 dolarów. Jeżeli bierzesz, brał pod uwagę wcześniejsze po prostu wykresy i e, ceny Bitcoina, więc no. Moje prediction, moje prediction, ja tak myślę, że będzie pomiędzy 3000 a 5000 do kupienia jeszcze w przeciągu roku, więc, tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednich moich filmach, jesteśmy jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby inwestować. Ale pamiętajcie, że to jest tylko moja opinia, więc wy róbcie jak chcecie. Teraz kolejny taki fajny, cool, cool, cool wiadomość, czyli na topie, że Twitter Bit został. Sprzedany za 657 bitcoinów. Czyli ten pan, który sobie założył Twitter parę lat temu e, o nazwie BitLord, e, właśnie został sprzedany za 657 bitcoinów. I on e, zarobił w tym momencie 4,5 miliona, więc no. Od razu napisał do swoich ludzi, no, że dostał ofertę i, i po prostu nie mógł takiej oferty w takim właśnie markecie, jaki mamy dzisiaj, odmówić. No jeżeli ktoś by mi wysłał e, 657 bitcoinów, no to chyba też bym się zastanowił grubo, czy, czy, czy taką rzecz sprzedać. Więc e, BitLord przechodzi do innego właśnie teraz właściciela, a ten e, pan, który otworzył e, ten BitLord. Zrobi sobie małą przerwę i powróci do krypto z innym twitterem i może też w przyszłości go sprzeda za grube pieniądze, to, czego mu życzę. Kolejną taką wiadomością jest w Japonii regulatorzy, czyli wszyscy, którzy są odpowiedzialni za to, jak na przykład giełda rejestruje nowych zawodników, czyli nowych traderów, po prostu będzie więcej pytań, będzie więcej stricte i to Japonia właśnie wprowadza. No niestety KYC, jak to mówią, będziesz musiał znać swojego customera, ale tutaj jeszcze więcej pytań to jest właśnie, że the number of question ask będzie jeszcze więcej, czyli więcej pytań i, i, i po prostu jeszcze bardziej to je, będzie utrudnione. Z jednych takich kolejnych wiadomości, ja akurat Bitcoin Cash hmm, no nie jestem jakimś e, e, zwolennikiem, ale no jest wiadomość, przekazuję Wam, e, gdzie to tutaj jest. O tutaj, że dzisiaj właśnie przeprowadzili taki stress test, i na 2,1 miliona transakcji nie spowodowało to żadnej, e, żadnego wzrostu ceny w płatnościach za użytkowanie e, przesyłu takiego Bitcoin, Cash czy, 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 czy innych rzeczy. Więc no. Fajna rzecz dla Bitcoin Cash, jest wiadomość, no to to, to to jest super. No i teraz ja Wam powiem o kolejnej tutaj wiadomości, bo mamy na rynku takie rzeczy jak jak firmę Palladium. I o co tutaj chodzi? Zaraz powiem dlaczego w ogóle to wymieniam, ale najpierw spójrzmy, co to jest. Palladium to jest spółka z rynku blockchain z siedzibą na Malcie i rozpoczyna obecnie pierwszą na świecie w pełni uregulowaną emisję tokenów, która powstała na bazie zasad ICCO. To jest wiadomość z 11 lipca, więc to już powstało dużo wcześniej. Dzisiaj mamy wrzesień, więc no niecałe dwa miesiące wcześniej. Ale o co tutaj chodzi? Ona rozpoczyna obecnie pierwszą na świecie w pełni regulowaną emisję tokenów, które powstają na bazie zasad ICCO, czyli nie ICO, tylko ICCO, czyli Initial Convertible Coin Offering, czyli o co tutaj chodzi właśnie, że e, czym różni się ICCO od powszechnego znajomego ICO? Otóż inwestorzy będą mogli 3 lata po emisji tokenów zamienić je na akcje spółki, czyli nie wiem... EOS, jeżeli by był wystawiony w takiej technologii, no to po trzech latach byście mogli na przykład. Jeżeli firma była tak potężna i weszła na spółkę giełdową, czy na giełdę, czy na akcję, byście mogli zamienić te tokeny już na spółkę akcyjną, czyli na te wszystkie już podmioty instytucjonalne, więc to jest taka nowa generacja ICO i Palladium chce zbudować spełniającą wszelkie regulacje giełdu kryptowalut na Malcie. Zobaczcie, znowu jest wymieniona Malta, do Malty niedawno się przeniósł Binance i parę innych projektów, więc by to osiągnąć będzie dążyć do zebrania 150 milionów w ramach ICCO, którego start jest zaplanowany na 25 lipca. I, i o co tutaj chodzi? Dzisiaj właśnie zauważyłem, że Bitrex zainwestował właśnie w tą firmę. Zainwestował w Palladium, one of the top crypto, cryptocurrency exchanges worldwide. Czyli oni właśnie zainwestowali e, dzisiaj około już 10% shares w Palladium i, i dadzą około Pamiętajmy, że Bittrex to jest na 18 największa giełda na świecie pod względem oczywiście wartości tradowania, czyli wartości, jaka, za jakie są wykupowane kryptowaluty. No i Palladium pracuje właśnie w związku z państwami, bo planuje być pierwszą regulowaną taką platformą dla fiat money, czyli dla pieniędzy takich normalnie, walut różnych państw, banków i crypto exchanges, czyli po prostu no oni idą bardziej w regulowaną tutaj sferę I, i są inne projekty, które też właśnie będą szły podobną drogą, taką, taką, takim projektem jest na przykład Sworn, jeżeli w przyszłości ja tu może też opowiem, na razie nie, nie, nie będziemy o tym mówić, no ale fajna nowa ciekawostka, wiadomość warta uwagi i od razu Wam przynajmniej przybliżyłem, co to jest ICO, a co to jest ICCO. A więc, jedziemy dalej. Trochę z przynużeniem oka, ale sześć oznak, dlaczego możesz być yy, uzależnionym od kryptowalut. A więc jeżeli ostatnią rzeczą, zanim pójdziesz do spania, do łóżka, sprawdza scenę Bitcoina. No to jest taka pierwsza oznaka. No i potem pierwszą jaką rzecz robisz, kiedy wstajesz, też sprawdza scenę Bitcoina, czy, czy innych kryptowalut, no to też może być taka fajna oznaka, że jesteś właśnie. Kolejną taką rzeczą jest tutaj, widzę, że jeżeli twój laptop jest zawsze otwarty na coin market cap, czy tak jak tutaj mam koń Paprikę, no to wtedy jest też taka oznaka. Kolejna rzeczą jest, jeżeli rozmawiasz z przyjaciół i nikt nie rozmawia z tobą o bitcoinie, blockchainie czy kryptowalutach, no to wtedy staje się twoje życie nudne i w ogóle z taką osobą nie chcesz rozmawiać, więc no to jest kolejna taka oznaka, i czas upływa po prostu w ekspresowym tempie, jeżeli sprawdzasz. Giełdy, wykresy, nie wiem, przychodzisz z pracy, jest 17, nagle okazuje się, że jest 23, a tu trzeba iść spać i, i na czwartą do roboty a, i potem jest nieciekawie. No i Taką ostatnią rzeczą, którą, którą może na to e, określić, że jesteś uzależnioną osobą, to jeżeli słyszysz słowo księżyc, po angielsku moon, e, moon to wiadomo lambo i koko i jumbo, więc e, tak jak ludzie tutaj myślą, że, że po prostu zbiją kokosy, jeżeli słyszysz moon, to się wzrywasz w, w połowie nocy z łóżka i, i, i próbujesz strejdować coś, czyli zagrać na giełdzie. Czy, no to są takie oznaki. Dla takich właśnie ludzi e, powstała w Szkocji pierwsza e, kryptoklinika. Ta wiadomość już jest Maja 28, ale to jest taka fajna ciekawostka, że jeżeli byście znali taką osobę, która może potrzebuje takiej kliniki krypto, e, pierwsza się taka właśnie w Europie otwarła w Szkocji, dokładnie w mieście, o, nawet nie złamie tego, Pebbleshire e, Castle Creek Hospital. No i wtedy oni leczą cię właśnie z takich e, rzeczy. No nie wiem, pierwszą rzeczą, którą pewnie ci wezmą, to będzie laptop i, i, i telefon komórkowy. E, a reszta, no to już zapomnisz, mi się wydaje, nie? No i na koniec, na koniec znalazłem też taki film, ale może go jutro przedstawię, to będzie taka zapowiedź, przetłumaczę ją tutaj, będziemy razem oglądać. Dlaczego Ameryka powinna zrezygnować z dotychczasowej waluty, jakim jest dolar, z dotychczasowych technologii Fiat i po prostu tego typu, temu podobne. To jest filmik na 8 minut, więc ja nie chcę za długo was dzisiaj zatrzymywać. 9 minut, więc jutro sobie może przy kolejnych wiadomościach lub dzisiaj jeszcze wieczorem go zrobię, a jutro go wyślę i, i sobie razem go omówimy, o czym ten pan mówi i czy to jest warte, bo to jest po angielsku, więc na spokojnie wrócimy do tego. Także ja wam życzę wspaniałego poniedziałku. Poniedziałki są wspaniałe. Pamiętajcie o tym. To już prawie 4 dni do piątku. Więc no prawie 5, prawie 4, nie wam będzie. Więc widzimy się już jutro. Dzisiaj jeszcze prawdopodobnie dodam film z cyklu O, o tym, czego unikać, jakich błędów unikać w krypto. To jest film ciutkę dłuższy, który zrobiłem już wczoraj na potrzebę, ale tam się nauczycie bardzo dużo punktów, czego nie należy robić krypto. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy dzień spędzony ze mną, e, pozdrawiam Was, widzimy się już jutro, Piście mi może na maila, czy, czy w komentarzach, na mój mail to jest protonmail.com. czyli bitfenix, po polsku feniks, małpa e, protonmail Com. Czyli, jeżeli macie jakieś sugestie, pytania, także w komentarzach, mi tutaj piście, czy wszystko jest ok, czy, 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 czy dajemy radę, i czy, czy, czy dalej w takiej formie. A ja mam parę pomysłów, które opowiem Wam w kolejnych filmach. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się.